Witam serdecznie. Spotykamy się, by rozegrać drugą część, czyli drugie DCL do gry Assassin's Creed Origin. I na tym zakończymy naszą wspaniałą przygodę z tą grą. Ma to się rozgrywać w Dolinie Królów, czyli tam, gdzie byli wszyscy faraonowie, no może nie wszyscy, ale był okres, że faraonowie byli chowani. W tym najsłynniejszy, znany w naszych czasach, Tutenchamon. Dobrze, przenieśmy się w to miejsce. Na Półwyspie Synaj żeśmy zrobili wszystko, tam parę statków jakieś do wyłowienia, coś tam w morzu, ale to już pomijam. To są już takie szczególiki, że dajemy sobie spokój. Powiem tylko, że na koniec jeszcze odszyfrowałem ten pałac Thora. Trochę szkoda, znaczy ten zwój Thora. Szkoda, że tego nie zrobiłem na wizji. Zajęło to parę minut. To trzeba było tylko wejść, ustawić odpowiednio światełka i otwierał się podziemny taki mini grobowiec. A to nie było żadnych tajemnic, tylko leżały dwa miecze, o których była mowa w tym zwoju Thora. Fajna sprawa, ale proste. Nie chciałem, nie było gdzie tego jakoś nie zmieściło. Zapomniałem o tym, a potem przecież nie będę od nowa nagrywał całego odcinka, żeby Bajek. I do not send you greetings, but a warning. 4 years have passed since we laid the last to rest, but the creed spurs us ever onwards. I have captured a messenger bearing news of another artifact, this time in Upper Egypt. You must go at once. Give this parcel to Merti. She lives and runs her business near Luxor. She owes me a favor, not friendship. The rest must fall to you. Find this artifact no matter the cost. Grobowce, artefakt. Może będziemy coś przeszukiwać, będzie więcej takiej działalności. No, ale też mogą być nieumarli, bo tak było w jakichś zdjęciach dotyczących tego. O, już słychać taki. Let no one unleash its power on those we once swore to protect. Welcome. Welcome in Thebes. You need a room? A bigger shield? A bodyguard? What is this? The Pharaoh's curse! Ezra lives. He landed a blow. Ładnie zaczyna się. Jeszcze żeśmy nie wystartowali, a już. Musimy wejść walczyć. No pięknie. Someone has the artifact. Is using it to summon the long dead. I must stop them before this curse murders all of Thebes. Amunet said her contact was near Luxor. Nieźle się zaczyna, powiem szczerze. Od razu z takim wejściem jak u Hitchcocka. A potem ma być tylko jeszcze lepiej. No zobaczmy, co to nam mapa pokaże. Mapa nam pokazuje częściowo. No i po tej stronie też mamy coś.
No dobra, jest jedną rzeczą. Najpierw idźmy sobie odsłonić szybką podróż, jedną, drugą, abyśmy wiedzieli, co dalej będzie się działo. Chociaż tu po prawej stronie mamy jakieś... Coś mi pokazywało, że coś mamy... A, to tutaj aż 60 metrów po naszej stronie. Co to jest? Jak już tu jesteśmy, niech nam się odkryje. Nie będziemy nic tam robić, ale o. Strażnica, dobra. To już wiemy, że przynajmniej jest. A to skarb. Ej. Zasugerowałem się nie tym, co potrzeba. Zaznaczyłem nie to, co potrzeba. To mam zaznaczyć. To mnie interesuje. Jak odkryjemy, znaczy zrobimy tak zwane synchronizacje, to być może nam się odkryją dodatkowe jakieś miejsca i teren. I dopiero wtedy będziemy szukać tej kobity, którą mamy znaleźć. O! Nie możemy wejść? Później będziemy zwiedzać, ale kapitalnie wygląda to. Są to klimaty, które ja bardzo lubię. Więc tu poświęcimy sobie trochę czasu na zrobienie tego wszystkiego. Mieszany styl, starożytna świątynia i do tego jeszcze z tyłu jest budynek w stylu greckim. Ale świątyni to jest mnóstwo, popatrzcie się, jedną, drugą, kapitalnie. No ale to są Teby, a gdzie są Dolina Królów? Musi być pod Tebami. Albo z drugiej strony Teb. Tam. Chociaż... Coś tam widać. Nie pamiętam, jak to powinno być. Zobaczmy. Nie, jesteśmy... O, ja cię przepraszam, jaki tu jest dosyć duży ten, tak. Po tej stronie powinno być. O ja, jeżeli to mamy, to aż trzymamy raz. O, ładna będzie tutaj Dolina Królów, Nekropolia, Nom i Waset, Desert, pustynia i okręg tebański. Jesteśmy w samych Tebach na razie, kapitalnie. Dobra, zaznaczmy sobie drugie miejsce, do którego musimy dojść. Jest tam. Dobra, na razie nic nie kombinujemy. Podkrywajmy to sobie troszeczkę. Żeby technicznie to rozegrać. Chociaż może gdzieś po drodze będzie coś. Zobaczmy, jak mamy z zadaniami. My stoimy. Sugerowany... Pomów Smyrt. Jest niedaleko nas, no to może jednak faktycznie najpierw z nią pomówmy. Żebyśmy mieli jakieś już początki, rozpoczęcie tej przygody. Nie tylko pierwsze starcie z Maszkarą.
sumie mamy jedno i to samo, to najpierw jednak tam pójdziemy. Śliczne do zwiedzenia rzeczy. Oj, będzie co tu robić. Tu 100 metrów, tu 200, to jednak mamy bliżej 100. Luksor. No to trzeba będzie pozwiedzać, sobie na spokojnie tak pochodzić. Make sure no one speaks of me. Enough, Suter. Of course. No Filekitai will hear of the man with death in his eye. I was told you would help me. This is for you. What is this? Who gave this to you? The woman you know as Aya. Very well. What do you want? A rare artifact. I believe it is the cause of this curse. Could it be? Rumors, whispers. A relic was stolen from an unknown pharaoh's tomb. Some say this desecration called the curse down upon us. I must find it. There is quite a black market here in Thebes. Secret auctions, rare trades. Talk to the merchants near the docks. They will know more. And tell Aya our deal is done. I am headed south. The curse comes too close for comfort. What if I have more questions? Then find Isidora, the god's wife of Amun. She will understand this curse in a way I cannot. No, zaczynamy. Pięknie nam się zaczęło. Mamy za dużo rzeczy tutaj. Arcykapłanka jest daleko stąd. To idziemy najpierw zrobić to, cośmy mieli na początku. Ja sobie tutaj chwili wolnej naprawdę to pochodzę, bo Ubi słynie z tego, że po prostu robi na podstawie zachowanych zapisków i różnych rzeczy, odtwarza, to nie jest taka autorska wizja, to jest oparte na dużych, na wielu historycznych opracowaniach. No na pewno nie do końca, no bo część jest w tej wizji autorskiej. Znowu? Myślałem, że gdzieś tutaj będę z kimś walczył. To jest jakieś zadanie, sobie weźmiemy. Abyss and let ourselves. How can I find meaning in their dreams when I cannot clear the mist from my own night's journey? What did the gods show you? I stand on the edge of a deep well. I can hear the beating of a vulture's wings and a man cries my name. I fear that the Greeks took Besa. A well signifies imprisonment. Would the soldiers dare take the master of the secret things? The curse carries bad omens with it. People are desperate. If the Greeks took Besa, it would be to Luxor. I will find him. Thank you, Neb. May your waking times be bountiful. Oh. Be calm. Tell me what you saw as you slept. A dead king feasting upon the entrails of my children. Where is Besa? To było, a ja biegam gdzieś nie wiadomo gdzie. He will return, but when? Where did he go? The pharaohs haunt our sleeping and waking hours, and he leaves Thebes. Even the god Tutu hides. Will no one protect me from these night terrors? Czego te kobiety tak krzyczą? Luxor to jest dzielnica, albo jakby taki dodatkowe miasto przy Tebach. Teby, Luxor. Luxor to taki bardziej było kiedyś miasto świątyń.
No dobra, nie będę się wymądrzał, bo nie za dużo nie wiem. Okej, zobaczmy, co to nam dało. No dało nam to, że troszeczkę nam znaczków zapytania powyskakiwało, a jesteśmy tutaj. Zrobimy taki stary na chwilę patent, słuchajcie. Zaznaczymy sobie tutaj 500 metrów. Gdzie to jest? W którym kierunku? Gdzie jest zaznaczone? Tam. O. I wyślemy tam ptaka. Ten patent robiłem na początku tej gry, że lecąc po prostu odkrywało się teren. I ja chciałbym to zrobić, żeby widzieć, co się dzieje. Chwilę to potrwa, ale będziemy mieć potem lepsze rozeznanie, co się dzieje, gdzie dzieje. Musimy tylko z jednego domu do drugiego trafić i wtedy będzie... O, widzicie? Już jest. I on się nam odkryje na mapie. A że tu są niedużo odległości, to w ten sposób sobie odkryjemy mapę. No musimy sobie jakoś radzić, zobaczymy, jak to wygląda. O, widzicie, już mamy to, odkryło nam się następny znaczek. I jesteśmy, mamy cały tebański nam odkryty. No i dobrze by było. Tu jak sobie podejdziemy, mamy dwa znaczniki, proszę bardzo, kolejne. A zróbmy sobie jeszcze taki patent 1000 metrów, dobra, ale przelecimy na drugą stronę, żebyśmy sobie... Oj, będzie co robić, tam były tylko dwa znaczniki czy trzy i szybko się wszystko skończyło. Tam mamy lecieć, tam. Trochę przyspieszymy. Tu zabytki są, patrzcie się. Już pod spodem mamy, a to jest jakaś wioska rybacka. I obóz wojskowy. No, to tutaj, tu zatopiona świątynia. I widać, że coś tam jest, jakieś zadanie z tym związane będzie. No i myślałem, że też to potrwa 10 godzin i będziemy mieć zrobione, ale chyba to będzie trochę dłuższy kawałek. Tak jak właśnie mówię. Tu jeszcze przelecimy. Zobaczmy, czy tam się to odkryło całe. Odkryło się i to kawał. Proszę bardzo, tu jest jakaś... No, zobaczmy, co tam pokazał. O, coś jest, jakieś wejście do... Do świątyni. No i dobra. Mamy tyle, na razie nam tyle wystarczy. I pójdziemy sobie... O, tu jest jakiś obóz, żeby z tą panią porozmawiać. Nie za bardzo nam to wyjdzie na pierwszy rzut oka. Czyli co? Przejdziemy się tutaj. Ale dzięki temu, żeśmy sobie trochę rozjaśnili sytuację. Gdzieś jest tutaj zeskok? Jest. Dobra, mamy gdzie skoczyć. Ostatnio jak tak skoczyłem z wysokości, to miałem desynchronizację. Bessa jest w jakiejś dużej tej, to pójdziemy... No ale to... Dobra, podejdziemy tutaj i pójdziemy uwolnić tego mistrza wiedzy tajemnej. Nie wiem jak wy, ja bardzo często gry, które mi się bardzo podobają, drugi raz ogrywam. I powiem szczerze, że teraz, kiedy zająłem się nagrywaniem gier,
dużo więcej czasu przejście gry mi zajmuje, no bo nagrywam odcinkami, nie siedzę tak sobie, że gram ciurkiem godzinami, tylko sprawdzam, jak się nagrało, bo miałem już z tego powodu wpadki, i że mi się obraz głosem rozjechał, a jak poszłem dalej, to nie można było tego cofnąć, a to jest tragedia i taki materiał nie nadaje się całkowicie na to, żeby go prezentować. Więc powiem szczerze, dobra, chyba pójdziemy tego znaleźć, tego gościa, ale to tak, kawałek mamy, stąd będzie bliżej, stąd jeszcze bliżej, ale po drodze sobie zobaczymy, co to jest, podkrywajmy sobie te wszystkie, przynajmniej w pobliżu rzeczy. Także tego czasu na granie jest trochę mniej. Tak jak Assassin's Black Flag, w różnych okresach miałem ochotę sobie pograć, chyba ze 3 razy ograłem. No i zacząłem na prośbę jednego z moich przyjaciół nagrywać, bo fajnie, pozbudziło się widmo, tylko nie wiadomo gdzie. Zacząłem nagrywać z uwagi na to, że było ta gra została dana darmowo. W tamtym roku jako dodatek na ilość lecie Ubisoftu był taki komplet gier, bardzo fajnie to wyglądało. To jest ta posiadłość? Tak, to jest ta posiadłość odkryta. A, tu jest to, klątwa Forona się pojawiła. A, super się pojawia to. Czyli tam trzeba walczyć, ale po co? Najpierw rozwikajmy zagadkę. Chyba, że będzie gdzieś blisko nas. I po prostu chciał zobaczyć, jak początki, jak to, co tu, bez doświadczenia w grach. Ja miałem to szczęście, że mam paru pasjonatów w rodzinie od gier i sam też długi okres czasu grałem, ale niektóre gierki były po prostu trochę ciężkie dla mnie. Tak to nazwijmy, nie ma co się oszukiwać. I nie za bardzo dawałem sobie z tym wszystkim radę. Dopiero jak mi ktoś pokazał, wytłumaczył początki i potem, no niestety, to już jest swoja własna praca i nauka, dopiero człowiek złapał bakcyla i zaczął bardzo dużo grać. Wcześniej grałem w bardziej proste gry, jakieś strzelanki, gdzie za dużo się nie myśli, tylko strzela. A teraz, co tu jest? Przejście podziemne, dobra. Nie, tam mnie nie ściągaj za bardzo. To jest duży kompleks. Tylko jedną rzeczą. O, tutaj jeszcze. Tak połączone jedno z drugim, że nie wiadomo, który się kompleks militarny kończy, a który zaczyna. Nie wiem, jak ze strzałami stoję, bo trochę strzelałem i chyba się wypykałem z nich. Ale tu nie powinien być problem, żeby to znaleźć. Tak patrzę, czy nie ma gdzieś tutaj, jak obóz wojskowy, to też kosza na wezwanie posiłków, ale powiem szczerze, że nie widzę i chyba tutaj nie ma, w tej świątyni przerobionej na obóz wojskowy. Dobra, co by było dobrze się tutaj dostać. Dwóch kapitanów, jeden dowódca. Jest kosz na śmieci, bo mi się zapalił. To jak ja go nie widziałem? Jeszcze raz. Centralnie tutaj stoi. Najpierw od niego zaczniemy. No, to tyle, ile by chodziło o uzupełnienie strzałek. Dobra, mamy odpowiednią. O. Jaki
jakiś mistrz tu idzie. Okej, od tego żeśmy zaczęli i możemy teraz... Bardzo mi się podobała ta opcja znikania ciał. W Odysei, jak się weszło na pewien poziom, to już można było taki patent robić. A tu nie za bardzo jest to. Byłoby dobrze, tam mamy, że możemy ich w większości wystrzelać, to może troszeczkę polikwidujmy tą stronę. Żeby nas tamten nie zauważył. Ale ja preferuję ten styl skradankowy, to jest typowy dla rozwiązań. Assassin's Creed to jest cała seria. Ktoś mi nawet ładnie napisał, że właśnie mu się to podoba, że w taki sposób to robię, że jestem wierny tradycji. Mamy gościa, którego możemy z góry załatwić. I sobie to zrobimy, bo po co on nam będzie tutaj gdzieś tam stoi. Trochę alarmu nam narobi. Nie za bardzo, jak widzę, się przejmują, że szef padł. Co ten klient robi? Do klatki wszedł? Dziwne, ale prawdziwe. Ten gdzieś tutaj idzie do mnie. Przyspieszamy tempo, powiem szczerze. Cywili wypuścimy za chwilę. Bo gdyby to byli wojownicy, to by nam pomogli w walce, ale cywile nam się rozbiegną i może być problem. Tym bardziej, że mamy jednego stąd wynieść.
No, pięknie. Oj, coś mnie bierze. Wczoraj miał kichanie i dzisiaj i taki gardło mnie troszeczkę tak drapie. Coś to tak nie za bardzo. Ale miejmy nadzieję, że zdrowie będzie i to jest najważniejsze. Dobra, chwilę możemy sobie pobiegać normalnie. Chyba tu nikt nas... Nie mamy jakiegoś punktu zagrożenia chwilowo. Tu mamy dwóch, ale to sobie i na razie ich możemy odpuścić. Co tu jest to, że tutaj jakiś stoją w tym miejscu? No popatrzcie się, nie zauważyłem go. Szkoda. Teraz możemy... No chyba wszystkich żeśmy prawie wyczyścili. Zostało tutaj nam jakieś ludki. To sobie zaraz z nimi porozmawiamy. Coś pod ziemią, musimy zejść na dół. Strzał jest dużo, nie ma co żałować.
jakby ktoś tu przyszedł niepowołany. Pokazuje, że jest coś pod spodem. Idziemy, najpierw zobaczymy to na dole, bo musimy miejscówkę mieć opanowaną do końca. No, gdzie się zbudziło? Gdzieś tam. O, ja cię przepraszam, ile skarbów. A my tylko tutaj ten jeden. To można przejść, ale zobaczmy, czy coś tu jeszcze możemy pobrać. Ja cię przepraszam. Tylko takie badziewie. Dobra, ale nawet te badziewie się nam przyda. Kapitalnie. Cały przemysł. Jeszcze jedno nam potrzebne. Tam. To jest to? Nie, to jest poza tym terenem. No, chyba to się jeszcze wlicza, bo tu są zawodnicy. Czyli to będzie to. 90 metrów tutaj. Tam. To zobaczmy, o co tu chodzi. Mamy wszystko. Dobra, idziemy uwolnić ludzi. Wziąć mistrza wiedzy tajemnej. Jakiś gościu na koniu odjechał. Niedobrze. To są te wejścia. Tu jeszcze ktoś? Nie, tutaj wszyscy. I knew you would come. As I lay feverish, I dreamed of an eagle soaring high above my cage. The soldiers were bold to arrest you, Neb. Their dreams needled them like scorpion stings. But I am more fearful for Miani, her brother Tapti. He stole my sacred dream scrolls. Why would he do this? I know not. But last night, I dreamed of him feasting on ears of corn, scavenging in the dust with wild dogs.
An ill omen. Where did he take the papyrus? He and me, and he grew up on a farm east of Thebes. When I took her as my apprentice, he withdrew to the cellar under the house. Return to Miane. I will find her brother and your texts. Miane's brother will have the truth of this. 400 metrów. Generalnie byśmy mieli stąd bliżej, bo sobie konia weźmiemy. Tu mamy zadanie do przyjęcia. No to sobie przynieśmy się, chociaż bieganie po Tebach może być bardzo fascynujące. Jednak widzę, że na początku już mogę powiedzieć, że opinia, że pierwszy dodatek był taki sobie i tylko jakieś bijatyki, to drugi, że ponad super. I chyba to sprawdza się. Ale jak to jest? Człowiek musi się naocznie sam przekonać. Spoke of a cellar tapped to retreat to. I might still find him alive. A bandit raid. At least the farmers fought back. Tapti. The gods punished him. Just for stealing the book. Or is there more to this? An unhealthy obsession with his sister. But he hid Bessa's scroll under the table. Mało. Jeszcze coś musi być. Niekoniecznie tutaj. Co jest? Może coś na górze? No, zagadka została tak ukryta, że jej teraz znaleźć nie można. Przeszukaj, a... Są zwoje snów. No zwoje żeśmy znaleźli przecież jakieś.
Tu coś jest jeszcze. Kill defending the farm. To nie to. Gdzie są zwoje snów? Rozmontowane i rozbite dzbany. Może w któryś dzbanach. Gdzie byś mogły być? Przejście jakieś tu nie ma. To są ziarna pełne. W tym? Nie, opuszczasz teren śledztwa. No, czy ja jestem ślepy, czy naprawdę takie, bo tak nieraz jest, że trzeba dosyć długo się nabiegać, dopiero na ostatniej chwili gdzieś się pojawi w miejscu, w którym byliśmy 5 razy. Ja już takie coś miałem. Z tym poprzednim razem. Nie no. Ukryłem pod stołem. To jest ten niby stół. There's nothing here. The bandits must have taken it. Dapti loved his sister too much. But the dream text. Perhaps the bandits took them to sell. Drugi raz nam to coś innego. W tym samym miejscu się pojawiło. Odszukaj i zwoje. No dobra. Żeśmy w tym miejscu patrzyli. Widzicie, obiegłem wszystko. Dobra, gdzie mój koń? Zostaw osiołka. Tam gdzieś. Nie no, to jest świetne. Wzbudziło się widmo Farona. Coś tu jest? Czy to jest tylko taki... Czy tylko miejsce na mapie? Miejsce na mapie, nic nie ma. Dobra, możemy wracać. No, to żeby przyspieszyć, to skaczemy, nie będziemy jeździć. No, na razie się z mistrzem wiedzy tajemnej cały czas... Męczymy, tylko niby zwykłe zadanie. Ale dobrze.
No, no i właśnie to jest to. Przecież... Jeżeli jestem, to chcę zeskoczyć. Zeskoczył nie w tym kierunku, co potrzeba. Dobra. Sorry. Taki jest Bajek. Zapominam po tym, jak żeśmy grali naszym drugim Alexiosem, drugim bohaterem. On wszędzie skakał i nie ginął. Protection from the curse! I have amulets! The eagle returns! With your scrolls, Bessa. My brother. He's dead, isn't he? I bent my face to the ground, heard his voice under the endless sands. Betrayal. Betrayal. Thank you, eagle. I do not know if this was the curse or fate, but he was my only family. I am sorry, Miane. But whatever he did, he loved you deeply. The curse, it comes for those whose conscience weighs heavily upon the Miani. They dream of reed boats drifting from the shore. Keep safe, Bessa. Miane, these are dangerous times. Your journey is not yet done. Return to me when your living feet have walked where none should. My brother's letters. I did not know he felt so strongly. Your loss is great, Miane. No i dobra. Ja teraz bym zrobił taki patent, że chciałbym przepłynąć na drugą stronę i odsłonić to miejsce. Więc może chodźmy gdzieś tutaj do jakichś doków. Zdobądźmy łódkę i przepłyńmy na drugą stronę. Dobrze, tutaj tak zaraz ci powalenie nie wstają, ale podejrzewam, że jak wyjdę z gry i będę chciał jeszcze raz wejść, to już oni będą. No trudno się mówi, tak musi być. Jakieś utrudnienia też muszą być. I kowala mamy, na razie mi niepotrzebny. Myśmy niedawno wszystko zrobili na taki stan, że według mnie wystarczy. No, mamy łódeczkę. Tu sobie podkrywamy rzeczy. Chodzi mi o to, żeby potem, jak będziemy już grać, żeby było szybkie przejście z miejsca na miejsce. Dlatego to robię. A po drugie chcę zobaczyć, co nas czeka. Piękna tutaj jakaś duża... Świątynia, popatrzcie, jaka ogromna jest. Tutaj jakaś mała piramida. Odgłosy sawanny. Bardzo dużo ludzi narzeka na Ubisoft. Ja uważam, że to jest jedna z lepszych firm, które są na rynku i które robią gry. Naprawdę, no, są, że powielają, ale to jest jak z serialem. Fajnie to się ogląda, więc się chce więcej. I tak samo jest z tym. Do milionów lat. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra, jest. Potem zobaczymy. Najpierw tam musimy dobiec. A może dojedziemy? Górą? Bo taka wygląda, że taka możliwość jest.
Tylko wyglądało. Dalej musimy już niestety sami. Jakiś znacznik na żółto się pojawił. Czyżbyśmy dalej gwiazdy zbierali? Tylko co my z tymi gwiazdami mamy zrobić? Wiem, że jakiś taki gwiazdozbiór był ukryty pod Sfinksem i my żeśmy tego nie skończyli. To było w tej to było wiele miesięcy temu, co ja to robiłem. O! Jest taka wielka jakaś twierdza i to w tej twierdzy jest ten miejsce do... Nie chcę wchodzić, bo na razie nie chcę... Gdzie to? Aż tam? Co ja tak kiepsko to oceniłem? A to jest miasto, czyli można przejść... O, tu są jakieś... Mogą być grobowce fajne. Nie, no to chodźmy do środka, bo to bez sensu będzie biegać... Nie tu, na tą stronę. Jeszcze spadniemy i będzie... To jest świątynia Hatshepsut, chyba. Tak mi się wydaje, przy Dolinie Królów. Polacy bardzo dużo, polscy archeolodzy bardzo dużo tam przy niej pracują, jeżeli to jest to. A mi się wydaje, że jest to to. No dobra, i zróbmy ten sam patent, co poprzednio. Wysyłamy naszego ptaka. By nam pokazał, co tu nas jeszcze czeka. Dolina Królów, popatrzcie się, grobowca. Rewelacja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, będzie co robić. Ciekawy jestem, czy wejdziemy do grobowca Tutenchamona. A dlaczego nam się nie pojawia napis? Czekajmy. A, już jest. Dolina Królów się pojawiła. Czyli to mamy podkrywane. I mamy tu miejsce szybkiej podróży. Trzeba będzie tutaj przejść 200 metrów. O, mamy dokładnie parę minut. To sobie to zrobimy. Powiem, że świetnie, świetnie. Tam. I takie na spokojnie chodzenie to jest taka namiastka zwiedzania starożytnego Egiptu. Dzisiaj już tego nie będziemy mieli. Wejście do Doliny Królów. Ciekawe, czy każdy grobowiec da się zwiedzić, tylko czy niektóre, ale świetnie. No, będziemy mieć co robić. Grobowce tutaj to sobie na później zostawimy, bo to na pewno będziemy tego amuletu szukać. Więc nie będziemy wychodzić przed szereg. To akcja nas żeby tu przeprowadziła. Ale mamy już tutaj zrobione. I co, kochani, godzinka nam minęła jak zbicza czasną. Zrobimy sobie chwilę przerwy i gramy dalej. Naprawdę świetna sprawa. Ciągniemy to, aby rozwikłać tutaj zagadkę amuletu i tych duchów, co się pojawiają. Dziękuję bardzo. Tradycyjnie poproszę o lajki, komentarze,
oraz jedną rzeczą. Jeżeli Wam się podoba mój kanał i chcielibyście tutaj częściej trafić, zapraszam do zrobienia subskrypcji. Nie będzie Wam się podobało, zawsze możecie anulować, ale przynajmniej będziecie wiedzieli, żeby tu z powrotem trafić. Ja nie jestem tak wypoziomowany, żeby mi było łatwo w tym całym internecie i YouTubie odszukać. Dziękuję bardzo.